Hej, z tej strony Ewelina Krasoń. Na co dzień zajmuję się makijażem, a dzisiaj pokażę Wam moją beauty routine. Super bazą pod makijaż jest zawsze wypielęgnowana skóra. Ja zawsze stawiam mega nacisk na to, żeby przygotować dobrze twarz pod makijaż. I chciałabym Wam pokazać tutaj pielęgnację z Bobbi Brown. To jest witaminowy krem z witaminą E, taki dosyć treściwy, ale jest to pielęgnacja, która również może być super bazą pod make-up. Tutaj ta konsystencja jest dosyć treściwa. Ja Wam pokażę, jak to wygląda na skórze, bo on od razu też rozświetla pięknie skórę. I zawsze na co dzień stosuję filtr 50. Jakby bez tego absolutnie nie wychodzę z domu. I pokażę Wam mój taki produkt z dr Irena Eris. To jest taka baza, krem koloryzujący, to jest taka pielęgnacja z filtrem SPF właśnie 50. Można używać tego gąbeczką lub po prostu możecie zaaplikować to bezpośrednio na twarz. Zobaczcie, że to też przepięknie wygładza strukturę skóry, wyrównuje koloryt. To na ten filtr SPF nakładam produkt z IT Cosmetics CC. To jest niby krem CC, ale on ma naprawdę bardzo dobre krycie. Biorę sobie gąbeczkę i aplikuję od środka twarzy do zewnątrz. I doklepuję takim bardzo delikatnym ruchem. To jest, słuchajcie, mój ukochany bronzer. Nie zliczę, ile ja sztuk tego bronzera zużyłam, tak sama dla siebie. To jest bronzer z Clinique Solar Pop. Biorę sobie taki większy pędzelek, aplikuję, w ogóle zobaczcie, jakie piękne. I jak będziecie wklepywać ten bronzer, to on się lepiej rozłoży na twarzy. Zobaczycie, jaki przepiękny ma kolor, wygląda super naturalnie. Nie jest ani zbyt chłodny, ani zbyt ciepły, jest taki bardzo neutralny. Uwielbiam go. Aplikuję również na powieki, to jest taki szybki trik otwierający oko. Kolejnym kosmetykiem, który zaaplikuję dzisiaj, będzie rozświetlacz z Kylie. Aplikuję odrobinę na pędzelek i ruchem wklepującym nakładam na grzbiet kości policzkowej. Możecie się lekko uśmiechnąć. Wtedy będzie łatwiej znaleźć to miejsce. Odrobinę na nos. Nad ustami. Odrobina różu. Tutaj akurat mam Orchid Rose z Sisleya. Pędzelek skośny. Uśmiech. I aplikuję go na grzbiecie kości policzkowej. Trochę na nos. Odrobinę nad brwiami i na brodę. Zamiast cieni standardowo używam bronzera i ten bronzer właśnie z Clinique bardzo dobrze się do tego sprawdza. Mały pędzelek delikatnie aplikuję na dolną powiekę, ale to nie wszystko. Ja jestem fanką, słuchajcie, brązowych kredek. Unikam czerni, bo czerń wygląda dosyć agresywnie, szczególnie jak macie jasną oprawę oka. I tutaj Douglas ma taką kredkę wodoodporną w brązowym odcieniu. To jest odcień takiej gorzkiej czekolady, czyli coś, co ja lubię najbardziej. Maluję cienką linię od zewnętrznego kącika i wyciągam oko do boku. I zawsze wyciągnięcie oka robicie na otwartej powiece. Nigdy na zamkniętej, bo wtedy Wam nie wyjdzie. Ja taki make-up lubię najbardziej. Zajmuje mi to rano kilka minut. Nie byłabym sobą, jakbym nie dodała jeszcze trochę połysku na powiece. Tutaj akurat mam Bobbi Brown Moonstone. Myślę, że wiele z Was zna ten produkt, również z moich poleceń. To jest, słuchajcie, taki pigment połyskujący, drobinkowy. Ja go daję delikatnie na środek powieki. Jak noszę ten cień Bobbi Brown, to nie ma dnia, kiedy nie dostaję pytania, co ja mam na powiece, także to jest taki trochę magiczny produkt. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda u mnie maskara Lancome Idol Lash. Używam tego od lat. To jest moja ukochana maskara z silikonową szczoteczką i naprawdę robi efekt wow. Zawsze pamiętajcie, żeby tuszować rzęsy od nasady, nie tylko końcówki. Słuchajcie, ta maskara jest tak genialna, ona robi efekt sztucznych rzęs i w ogóle się nie odbija, mimo tego, że jest niewodoodporna, ale formuła o przedłużonej trwałości u mnie sprawdza się super. Mi się wszystkie tusze odbijają zawsze na dole. Słuchajcie, jeśli chodzi o usta, użyję do konturowania ust tego samego bronzera, który zaaplikowałam na policzki, na powieki. Mały pędzelek.
odrobinę poza konturem. Jest to taki trik makijażystów z Hollywood. Bardzo często właśnie aplikują produkt brązujący wokół ust, żeby wykonturować sam kształt. Też tak delikatnie powiększa usta. No i z racji tego, że ja nie maluję na co dzień mocno ust, użyję błyszczyka mojego ukochanego z La Mer. To jest, słuchajcie, błyszczyk, który delikatnie też powiększa usta. Daje piękny efekt rozświetlenia. Mój szybki dzienny makijaż zrobiony. Wszystkie produkty, których użyłam dzisiaj, są dostępne w perfumeriach Douglas. Ja się zbieram do pracy i życzę Wam udanego dnia.